19. Ruszamy. Dzień dobry, słuchajcie kochani, ja się nazywam Roman Błaszczak, to wasz ulubiony program Fabryczna 19, ulubiony wasz pan redaktor, a dzisiaj ze mną wyjątkowa postać. Słuchajcie, ja sobie zapisałem, że tak, to jest pan profesor, były dziennikarz, biznesmen, niektórzy mówią, że gaduła, dziewczyny mówią, że przystojny i trochę filozof. No to przedstawiam, Krzysztof Korsak jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Cześć. Kłaniam się. Nikt jeszcze tak fajnie nie przedstawił, nie? Poważnie? No kurde, jaka ta... Ale gdzie ja gaduła? Przy tobie to żadna gaduła, nie? No to się okaże tak naprawdę, nie? Krzysztof, ty jesteś znany w Gorzowie od 10 lat, że jesteś współwłaścicielem, dobrze mówię, tak jest, współwłaścicielem tak jest. Takiej ciekawej firmy, która się nazywa Smaczna Dieta. Dokładnie. 10 lat, tyle obchodzicie. I wiesz co, i to jest trochę taki pretekst... dla którego chciałem cię zaprosić jakby do programu, żeby porozmawiać, ale nie tylko o diecie, ale od tego rozpocznijmy, jeśli pozwolisz. Andrzej, twój wspólnik, 10 lat temu, to z tego co wiem, to był jego pomysł, tak? Tak, tak, tak. W ogóle... Wspominasz? Tak, ale właśnie powiedzmy o Andrzeju Stefanowiczu, moim wspólniku, i ty powiedziałeś, że ja jestem znany ze smacznej diety. Ja myślę, że bardziej Smaczna Dieta jest znana. I jakby w Smacznej Diecie też jakby patrzymy tak na to, że tam jesteśmy my. Tam nie jest Krzysztof Korsak, tam nie jest Andrzej, tylko tam jesteśmy my. To też cechuje w ogóle... takich liderów jakby dobrych, kiedy mówią o firmie my, a faktycznie my mówimy my, no bo ta firma to są ludzie, no jakby ja sobie tam mogę coś robić, jakąś swoją działkę mam, ale gdyby nie 50-60 osób tam pracujących, no to co, to ja bym nic nie zrobił, nie? Zaczynaliście od tego, że sami rozwoziliście jedzenie. Dokładnie. Pamiętasz te początki, bo z tego co wiem, to nawet ty woziłeś, nie? Tak, 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 to jeszcze było tak, że w ogóle Andrzej, mój wspólnik, jakby wniósł pomysł między innymi i jakby zaplecze takie restauracyjne, jego mama, która gotowała w Watralu, Anita, także pozdrawiam też Anitę, a jakby zajmowałem się wtedy wszystkim, także i obsługą klienta, i sprawami marketingowymi, i właśnie rozwożeniem jedzenia, a później Andrzej mi w tym pomagał, także ta firma na początku to były 2-3 osoby robiły temu, 10 lat temu to tylko kilka takich firm było w Polsce, dzisiaj to już setki, dobrze dziś mówię? 550 ponoć jest takich firm. 550 takich firm, które zajmuje się dostarczaniem posiłków codziennie. No dobra, no to skupmy się przez moment na filozofii takiej, jak wy to ładnie mówicie, restauracji w pudełku. Dokładnie. Jak to wygląda, powiedz? No, masz od redaktora Błaszczaka 38 sekund gratis, możesz robić kryptoreklamę. Takie to pojęcie względne, to 38 sekund. Ja wiem, pewnie dasz mi 24 w praktyce, no, także w koszykówce. Tyle jest w koszykówce dalej? Chyba to Andrzej by wiedział. 21. No. Andrzej by pewnie tak, wiedział. Tak stawiam chyba. Nie 21. Czyli tak o, nasza firma, jej wizja, czyli to, w jakim kierunku my patrzymy, to jest dieta jako wyjątkowo smaczna część życia. I my jakby wierzymy, żeby dieta była skuteczna, trwała, musi być też wyjątkowo smaczna. Że smaczna to już jest trochę za mało. I jakby idąc w tą stronę, to my tak naprawdę przyciągamy ludzi, którzy też patrzą w tą stronę co my. Czyli oni patrzą, aha, no dobra, po co ja mam tam udawać i być na jakichś dietach, na których jestem tydzień, dwa, jak i tak później wszystko rzucam w cholerę, jeszcze tyję więcej niż jakby miałem. Efekt jojo, potem wchodzi... No tak, tak. Po 15 sekundach mi przerwałeś. No, być... przepraszam. Ale nie, zobacz, 15 dobrze, sekund dobrze, wytrzymałem. Dobrze, dobrze, przerywaj. Uzupełniamy się. No, także jakby patrzymy w tą stronę i wiesz, wtedy dzięki temu ta dieta jest faktycznie trwała, skuteczna, ludzie chcą na tym być. Mamy klientów, którzy są z nami od 10 lat. My sami też jesteśmy swoimi klientami, jakby nie nudzimy się tym w ogóle. Cieszymy się tym, Krzysztof, jaramy wiesz, i tak dalej. Czemu ja ciebie zaprosiłem? No z okazji dziesięciolecia chyba. To też. Powiem ci, dlaczego cię zaprosiłem, ale tuż po przerwie, bo teraz krótka przerwa, Fabryczna 19. Przerwy muszą być. No, taka sytuacja. 38 sekund, czy ile będą to? No przerwa to przerwa. No dobrze. Przerwę robimy i za chwilę wracamy, Fabryczna 19. Raz frytki. Fabryczna 19. Ruszamy.
Krzysztof Korsak jest dzisiaj ze mną. Smaczna dieta i nie tylko. No jeszcze chciałbym o tej diecie porozmawiać. No zaprosiłem cię dlatego, zobacz jak ty wyglądasz. No wstaniemy, zobacz, w telewizji będzie widać. Uwaga, w radiu nie będzie widać, bo wiesz, że my jesteśmy w telewizji i w radiu, wiem, nie? Wiem. Ty wysoki, przystojny, a u Błaszczaka widzisz, jest jak jest. Możemy zdradzić w ogóle, że ty jakby przez to, że tutaj jest biurko, to ty w majtkach siedzisz? Czy to ty, kiedyś ktoś o tym ale mówił? Ale różowych, słuchaj, ktoś różowych. Kiedyś o tym mówił? Nie, to ja też jestem w majtkach, no bo się dostosowałem jakby. Okej, ale ty masz stringi, to trochę lepiej. A mówiąc poważnie, smaczna dieta. No dobra, no to jest tak, że po pierwsze to tam można wybrać i kalorie, po drugie można wybrać ilość posiłków, prawda? Tak jest. I wy to wszystko jeszcze dowozicie, tak? Tak jest. 50 ludzi, rozumiem, że biznesowo to się trzyma kupy. Czy biznes jest bardzo trudny, bo tutaj jakby to jest tak, że marża jest bardzo mała. To nie jest na przykład ciuch jakiś, nie wiem, Emporio Armani, gdzie koszulka kosztuje powiedzmy 1000 zł, produkcja jej kosztuje, nie wiem, 50 powiedzmy nawet, czy nawet mniej i wiesz, 950 masz do dyspozycji na zysk, nie wiem, na marketing i tak dalej, nie? Na przykład Red Bull swego czasu 2/3 wydawał na marketing. No bo samo wykonanie napoju, wiesz, ta sama receptura, robisz to samo, pakujesz w puszki i tyle. A u nas o tyle to jest trudne, że po pierwsze tam jest jedzenie, codziennie inne, czyli to już ile zajmuje jakby miejsca. Później kolejne to pracownicy, a im robisz bardziej skomplikowane jedzenie, bardziej wymyślne, 99% robimy sami, nawet wędliny. Nad wszystkim czuwa nasz top szef Dawid Szkudlarek, o, czyli no też mega osoba. Możemy też porozmawiać. No tak, poczekaj, jeszcze zbuduję tą piramidę. To tak naprawdę jakby tyle rzeczy, takie są koszty, że nam zostaje kilka procent marży. Czyli my tylko gramy skalą, walczymy a o dzisiaj, te kilka procent. Jeśli to nie tajemnica, bo ja wiem, że pieniądze nie lubią rozgłosu. Mhm. Ilu macie dzisiaj klientów? No plus minus oczywiście. Plus minus to takie... Bardzo dużo, tak jak powiem. Aha, słuchajcie, to bardzo dużo. Nie powiesz? Nie, mogę taki, a nie, bo nie mam czasu, bym ci taki dowcip powiedział. Dawaj, dowcipę lubię. Tak? Mamy. Kiedyś zapytano, naukowcy rosyjscy, chociaż nie wiem, czy to można powiedzieć, rosyjscy naukowcy sprawdzili, że jak się całą wodę z całego świata, ze wszystkich oceanów, ze wszystkich mórz, ze wszystkich strumyczków, nawet jakichś potoczków, jeziorek, bajorek, przepuści przez taką rurkę, to ta rurka będzie taka długa, że o ja pierdzielę. Chcesz numer do Karola Strasburgera? Od niego mam ten dowcip. Naprawdę? Karol dzwonił przed programem, ja Krzysiek, wejdź z dowcipem, Karol, zamieciesz. Pozdrawiamy, suchar naprawdę udany. Ale jak się chociaż mamy... o wodzie, suchar o wodzie, zobacz jak jaki paradoks. Jak się chwalimy, to o Dawidzie by trzeba było powiedzieć. Szef kuchni. Tak jest. Facet wygrał coś tam, master szefa. On wszystko wygrał. Dawid wygrał wszystko, co miał wygrać. A to wytnę, obiecuję ci. Dużo mu płacisz? Wiem, że tego nie wytniesz. Bardzo dużo, ale my tego nie patrzymy jakby w kategoriach, że my ale dużo taki, płacimy, tylko on ile też dużo... Ile topowy, wiesz, gościu w Gorzowie, ile trzeba dać? Zdyszkę trzeba dać, nie? Jak rozmawiałem z innymi osobami, no na przykład... 15. Jak rozmawiałem z innymi osobami z innych branż, to mówią, że rzadko się płaci tyle dyrektorom największych firm w Gorzowie. Także faktycznie za gościa, który wygrał top szefa, a nie master szefa. Master szef jest dla amatorów, top szefa. Wygrał dwa razy najpopularniejszą, a czy najważniejszy konkurs polski, jego światowy, jego polską edycję, Bocuse d'Or i tak dalej. Dziś tak mówię szybko, żeś mi nie przerwał. W ogóle ja nic nie mówię dzisiaj prawie. Zbierał no. doświadczenie w jednej z najlepszych restauracji świata z trzema gwiazdkami Michelin, Eleven Madison Park w Nowym Jorku. No tak, jak ktoś jest takim kotem, no to wiesz, no to trzeba za niego płacić jak za kota. Ale to nie jest tak, że jakby on też wnosi mnóstwo wartości. Także wiesz, to wszystko trzeba policzyć. No jest on, ale za to ileś wartości on daje. Tak samo jak mamy tylko jajka z wolnego wybiegu, no też byśmy mogli zwykłe dawać, ale też te jajka z wolnego wybiegu dają jakąś wartość. No nie mów, że jeszcze macie własne kury. No aż tak to nie. Fabryczna 19, przerwa, druga. Napijemy się w międzyczasie. Dobrze. I zaraz wracamy. Na zdrówkę. Na zdrowie. Fabryczna 19. Ruszamy. Jesteśmy ponownie tak na antenie. Jest. Fajnie na Fabrycznej, nie? Super, zarypiście. Ja w ogóle bardzo się obawiałem, jak ciebie zapraszałem, no bo doświadczenie dziennikarskie,
Dzisiaj to trochę każdy jest dziennikarzem, jak ktoś ma Facebooka, to już przekazuje tą jakoś tam treść. To jest twój konik, bo ty poza tym, że były dziennikarz, to jeszcze pan profesor na naszej akademii. Profesor, a co? Wiesz, że moja żona też tam pracuje? O, super. No widzisz, no, taka i tutaj historia. Jest Marta w ogóle u was pracuje, która była moją studentką. Tak, tak, tak. Taka tak. Sytuacja. I z Martą nawet rozmawiałem przed i mówię, słuchaj, a ten Krzysiek to fajny, a wiesz co powiedziała? Nie mam ale pamięci. Powiedzieć ci prawdę, czy nie? Nie, okłam mnie. Powiedziała, że jesteś fajny. Nie, naprawdę powiedziała, że jesteś dobrze. Fajny. Już Małgorzata Kocik w wywiadzie mi też mówiła, że właśnie Marta bardzo była zadowolona, także trochę wiedziałem, bardzo miło, pozdrawiam Martę. Porozmawiamy o twojej przygodzie, pana profesora? No, możemy, no. Co ci to daje? Bo przecież nie jesteś tam dla kasy. No na pewno nie pieniądze. Wiem, bo moja żona też tam pracuje. Okej. Okay. W ogóle jak już mówiąc o tym strachu i o tym doświadczeniu, to ja chciałem powiedzieć też trochę tobie posłodzimy, chociaż jesteśmy na diecie. Dawaj, ja to lubię. No. No, teraz może nie będziesz przerywał chociaż. Obiecuję. To ja w ogóle uwielbiałem zawsze twój program, podoba mi się twój styl, jesteś charakterystyczny. Zawsze się śmiałem, że jesteś takim Kubą Wojewódzkim Gorzowa. Kim? Kubą Wojewódzkim. Wojewódzki? No to jest taki gość, on gdzieś w jakiejś tam telewizji pracuje i tam, gdzieś tam... Wysyłają moje programy, w Warszawie koło Pruszkowa on chyba no, pracuje. Tak, chyba no, tak. To jest no. Tam chyba, no. On się tobą inspiruje w ogóle, nie? Tak, tylko kanapę samemu wymyślił, no bo on jakby chciał nie siedzieć w majtkach, nie? No to jakby dzięki temu masz w majtkach siedzieć, także jest luz. Krzysiu, nie nadążam. Dobra, i teraz lecimy do uczelni. Jakby teraz mam na przykład przerwę też w uczelni, bo jakby nie dostałem zajęć, ale wykorzystuję ten czas... Ale co, słaby byłeś? Dlatego... Byłem słaby, ale ten czas wykorzystuję też na jakby inne tego typu rzeczy. Na przykład dzisiaj wrzuciłem post na swojego Facebooka, że byłem teraz w szkole takiej w Ściechowie, małej podstawówce. Zaproszono mnie tam i tam na przykład też dzieciakom przekazywałem jakieś treści. Byłem też w domu dziecka na przykład dwa razy w Skwierzynie. Byłem też w szkole przy ulicy Puszkina. Także gdzieś tam jakby ta nauka i dzielenie się tą wiedzą i pomaganie, no jest no mega, nie? To jest taka dyskusja, wiesz, czy to jest egoistyczne, czy altruistyczne. Myślę, że i to, że to i jakąś wartość daje a tym, do którym jest. A czego nam Polakom brakuje według ciebie? No to ja zgłupi jestem chyba na takie pytanie. Ale czy to nie jest tak, że my Polacy mamy taką wielką tendencję do tego, żeby tak narzekać? Dopiero jak się coś dzieje wyjątkowego, jak mamy wspólnego wroga, to się jednoczymy i jesteśmy fajni. A tak to wiesz, no wszyscy się znamy, czy na COVID-zie, czy na piłce nożnej, czy nie wiem, na inflacji, na wszystkim się znamy. Ja w ogóle polecam słowo nie wiem. Nie wiem. Zróbmy pauzę. Najdłuższa pauza u ciebie w programie to była. Nigdy takiej długiej pauzy nie, nie wiem. I dlatego ja ci odpowiedziałem, jak ty mnie się pytasz, co tam zmienić w Polsce, no to ja też mówię, za głupi jestem, no nie wiem, nie? Także może nie na wszystkie pytania jakby trzeba zawsze odpowiedzieć. A jakby kulturowo mamy tak, że większość Polaków chce się wypowiedzieć na każdy temat. Nie znam się, to się wypowiem. Jest takie nawet powiedzenie, to było śmieszne, nie? To też od Karola. Aha, no. Ha, to też od Karola? Tak, nie. A z kolei, to też od Karola. A z kolei to, co mówiłeś, czyli to, że my jako Polacy kulturowo bardzo dużo narzekamy, to się bierze z tego, że dzięki temu też potrafimy przetrwać. Bo gdzieś tam jakby wcześniej szczególnie no nie było tak, że my sobie tu siedzimy i wiesz, no tutaj zaraz by się czaił jakiś szyglis tablozębny, chciałem powiedzieć. Tygrys szablozębny, czy ktoś taki. Albo tam jedna przecież kiedyś mówiła, że dinozaury też wtedy chodziły, także w tą stronę też można iść. I cały czas gdzieś było zagrożenie i człowiek musiał szukać tych negatywnych rzeczy, żeby przetrwać. No teraz już jakby nie musimy aż tak szukać tych negatywnych rzeczy, no ale dalej widzisz, że gdzieś tam narzekamy. Też to wynika z tego, że my w taki sposób często regulujemy emocje. Czyli jakby świat nas tak napierdziela, tyle jest jakiejś dopaminy, tyle jest reklam i innych rzeczy, że wiesz, musimy wyregulować jakąś emocję. No i robimy to poprzez między innymi narzekanie, poprzez hejt, poprzez wpadanie w uzależnienia i o tym też często mówię i staram się też z tym walczyć. Widzę, że zainteresował cię ten temat, bo też byłeś nic nie mówię. Dłużej niż nic 38 nie mówię. Sekund. Szok. Cicho. Mądrego warto posłuchać. Fabryczne 19, przerwa, ostatnia Krzysiu i zaraz wracamy. Jakże sympatycznej dzisiaj rozmowy. Fabryczna 19. Ruszamy.
Nie stukaj mi tutaj, bo na antenie już jesteśmy. A, no. Myślałem, że to dopiero... Fabryczna 19, Krzysztof Korsak jest dzisiaj ze mną. Facet, który ma tyle energii, że wow, ja to przy nim bułka z masłem. Szklanka do połowy zawsze pełna, nie? Czy pusta czasami? Ja raczej patrzę tak, że cztery szklanki. Cztery szklanki. W dodatku z czym chcesz te szklanki, Krzysztof, nie? Ty także... jesteś gorzowianinem? Ja się urodziłem w Skwierzynie, ale tylko dlatego, bo wtedy był lepszy szpital. A, bo tak, to i tak, były tam takie tendencje, jakby no. Była jakby możliwość, że ja się urodzę nie do końca jakby sprawny, no i tak jakby no, tylko kilka procent mi zostało tej, wiesz, także, nie no, żartuję, bo tak patrzysz. No patrzę się, bo nie wiem, co ty mówisz. Także no. Tam trzy dni może w tym szpitalu w Skwierzynie okay. Mieszkałem, a tak to jestem gorzowianinem od urodzenia. Wiesz co, teraz uważaj, bo zabrzmi to troszeczkę tak, jakbym ci słodził, ale nie mam do końca na takiej ochoty. Na diecie jesteśmy, pamiętaj, to aż czekaj, tak nie można. Czekaj! No nie jestem właśnie na diecie, powinienem być, ale nie mów o tym, proszę cię. Proszę cię. Ty jesteś takim troszeczkę też trenerem zarówno w firmie, jak i na uczelni, jak i w życiu, gdzie pokazujesz jakieś takie kierunki działania, jak się powinno iść, bo my się w tym wszystkim trochę gubimy, tak? Tych bodźców, o których wspomniałeś, jest tak dużo, że jasna dusza. Najmłodsze pokolenie, mówi się o nich płatki śniegu, kojarzysz takie określenie? No i tutaj bym chciał się przez moment skupić, bo mówisz, byłeś w szkołach, byłeś w domu dziecka i tak dalej. Czy młodzież dzisiejsza ma trudniej według ciebie? No to też ja za głupi jestem na takie pytanie. Musisz uszczegółowić. Boże, myślałem, że mądrego no. Zaprosiłem gościa, a tu nic. No. No tak dobra, jak nie chcesz o tym gadać, to porozmawiajmy o polityce. Nie, a nie chciałbyś to już zostać w ogóle politykiem? Za głupi jestem. Nie, a no politykiem człowieku. Byś nie chciał zostać? To już w ogóle nie mój temat, ja się nie znam na takich rzeczach. No jak? Polityka. Pracowałeś w Gazecie Lubuskiej. No to wtedy się pisałeś, znałem, bo potrzebowałem. Pisałeś wywiady z takimi gwiazdami polityki. Dotąd działają i żyją. Jaki najlepszy wywiad zrobiłeś? No to ktoś musi oceniać, ale, ale no znany był z wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. Także jak były takie zdjęcia na przykład w Gazecie Lubuskiej wisiały... Z panem słuchaj, prezesem bo to miałeś przyjemność... Trzecia anegdota będzie. Wisiało zdjęcie moje z Jarosławem Kaczyńskim i ktoś napisał, taki podpis dał, kto to jest ten obok Korsaka. Także takie często jaja sobie tam robiliśmy w gazecie. No miałem tak z panem prezesem przyjemność, też z Korwinem Mikke. Też była bardzo ciekawa rozmowa, bardzo bystry umysł, błyskotliwy, inteligentny, trzeba było szybko myśleć. Palikot podobnie, też bardzo taki trudny rozmówca, no ale ja lubię takie wyzwania, zawsze lubiłem. Krzysztof, a czego ja mogę tobie życzyć, powiedz mi tak? Ja zawsze mówię, już na koniec. No. Ja zawsze mówię, że zdrowia, bo zresztą sobie poradzę, no ale niektórzy im przypominają, czyli takie poskryptum, że na Titaniku też byli wszyscy zdrowi, ale im szczęścia zabrakło, także może zdrowia, tego zdrowia i szczęścia. Szczęścia, kasę już masz, także... No, tak wiesz. Mam na to, na co potrzebuję, nie? Na spełnianie marzeń. Ale masz milion na koncie? Tak prywatnie? Mam milion uśmiechów na koncie. A, ale ty jak potrafisz pięknie... Przecież ja nie z Urzędu Skarbowego, no co ty się tak martwisz, no? Krzysztof, wiesz co? Życzę wytrwałości w tym, co robicie. Mówię wy, bo ty i Andrzej. Tak jest. Jesteście... No i cała firma, i cała czekaj, firma. Czekaj, w mordę chciałem mądrego coś powiedzieć, no przecież prawie ci nie przerywałem, no. Chciałem ci powiedzieć, że jesteście świetną taką firmą gorzowską, perełką, z której jesteśmy dumni, bo to na całą Polskę jesteście znani. Nagrody tam co róż jakieś dostajecie. Wytrwałości życzę, po prostu. Pięknie dziękuję. Jezus pięknie, Maria, dziękuję. Ale nasłodziłem dzisiaj. Dziękuję dzięki, bardzo. Dzięki bardzo. Krzysztof dzięki. Korsak był dzisiaj ze mną. Jeszcze dziękuję usiąść bardzo, na dzięki. Sekundę, zakończę program, dobra. Tak. Dziękujemy, że wytrwaliście. Dwie gaduły się spotkały, ale gadałeś 84%, wiesz? Masz tutaj licznik, tak? Tak. A, bo tak. Ja wiem, ci co na meczach robią te statystyki, to wy z nim macie kontrakt, nie? Tak, że oni ci liczą tak, ile posiadanie tak. Piłki, to ile posiadanie języka. Twoje zdrowie. Tak dziękujemy, jest. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Pijcie wodę.